Witajcie moi mili, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku poradnika do gwinta od zera do zera. W zeszłym odcineczku skończyliśmy sobie samouczek i doszliśmy do otwartego gwinta. Tak wygląda właśnie cała gra, moi drodzy, na dzień dzisiejszy w całej swojej okazałości. Jak wiemy, gwint co jakiś czas zmienia swoją oprawę graficzną jeszcze na lepszą, żeby serwować jeszcze lepsze rzeczy. Na razie wygląda to tak, jak widzicie. Po lewej stronie macie informacje różne, że zaczął się sezon wilka, do kiedy on potrwa, jak se przejedziecie dalej, tu są zmiany, ponieważ co cykl wychodzą różne zmiany w kartach i tak dalej. Tu macie plansze, które można w tym sezonie zdobyć, plansze bitwy różnego rodzaju, tutaj w sklepie rzeczy do kupienia i tak dalej, kochani. Zanim zaczniemy, bo będziemy dzisiaj omawiać cały interfejs, jak widzicie, te wszystkie tutaj ikonki, wszystko wam po kolei wyjaśnię, także tryby gry i tak dalej. Zanim jednak przejdziemy, wy widzicie mnie w prawym dolnym rogu, ale tutaj jest oprócz mnie dwie ikonki. Jedna, która służy do wyjścia z gry, a druga z opcjami. I teraz wam pokażę, jakie opcje najlepiej sobie poustawiać w grze. I jakie w ogóle są. Ogólnie mamy tekst polski, audio polski, wibracje włączone, no i regulamin Pro Rank. Do Pro Rank jeszcze daleko, także na razie tak jest, jak jest. Rozgrywka. Automatycznie zakończ turę, jeśli wyczerpano wszystkie akcje. Czyli to sobie włączamy zawsze, ponieważ jak już nie macie co w danej turze zagrać, gra sama zakończy turę. Ostrzeżenie dotyczące ograniczeń rzędu, czyli jeżeli źle położycie jakąś kartę w rzędzie, to gra wam podpowie, że nie w tym rzędzie powinniście ją położyć. Także też fajne ostrzeżenie dotyczące marnowania kart, czyli jeżeli już nie musimy wyrzucać kart, bo mamy wygraną turę, a przeciwnik spasował, to też gra da takie ostrzeżenie, więc fajnie. No i wyświetlaj porady dotyczące kart zagrywanych przez oponenta. Tu mamy powolne, możemy to wyłączyć. Najlepiej ustawić szybkie, ponieważ powolne to za długo trwa i ten dymek, który przy karcie się pojawia z informacjami o danej karcie, co ona robi, jest po prostu za długi. Także tu na szybkie warto sobie dać i spokojnie zdążycie przeczytać. No, jak ktoś jest już doświadczony, to polecam w ogóle to wyłączyć. No ale jak ktoś chce, może dać powolne, żeby powoli ten dymek czytać sobie spokojnie. No ale ja rekomenduję szybkie. Rozdzielczość gramy tutaj 4K, tryb pełnoekranowy, grafika wysoka, czyli najwyższa. To każdy se ustawi tak, jak mu odpowiada sprzęt. Interfejs, wybór pola bitwy, czyli planszy, na której będzie toczył się pojedynek. Ja zawsze daję tylko moje, ponieważ zbieram sobie plansze na moim kanale, na moim koncie Adam Raziel. Na tym koncie nie mam za dużo plansz, bo dopiero zaczynamy, no ale zawsze daję tylko moje, żebym, nie wiem, żeby była po prostu plansza taką, jaką w danej chwili chcę. Wycisz okrzyki przeciwnika, to jak przeciwnik będzie was spamował tymi różnymi tekstami, że zginiesz robaku, czy coś tego, możecie to wyłączyć. Ja oczywiście tego nie wyłączam, ponieważ sam używam tych okrzyków. Ruch kamery na koniec tury to jest taki mały ruch, który niektórych irytuje. Dla mnie zostawiam włączone. Ukrywaj imiona graczy podczas partii. No to jak nie chcecie jakiegoś imienia, jesteście streamerem i czegoś byście nie chcieli ujawnić, to możecie to ukryć. Ja zostawiam włączone. Cienie na planszach oczywiście włączone. Dźwięk to tutaj macie, poziom dźwięków i tak dalej. Polityka prywatności to nas przekieruje, proszę bardzo, na stronę GOGa. I twórcy gry, czyli możecie tutaj oczywiście o twórcach gry sobie poczytać. No i kochani, to by było tyle, jeżeli chodzi o opcje. Teraz sobie wchodzimy do gry. Zanim zacznę omawiać interfejs, zauważcie, że tutaj mamy kontrakt do odebrania.
odbierz nagrody za kontrakt, awatar mozaiki, biedna pierdolona piechota. No to odbieramy, wykonaliśmy po prostu pewną rzecz, skompletowaliśmy chyba ten witraż tej mozaiki i dlatego to uzyskaliśmy. Dostaliśmy nagrodę 100 złota za ukończony samouczek. I teraz, moi drodzy, jedziemy od lewej strony górnej. Jak klikniecie tutaj, może jeszcze zanim kliknę, powtarzam, tu macie poziom, jaki macie w grze. Mamy drugi poziom doświadczenia, że tak powiem. On dobija do 60, po czym się zeruje i robi następne 60. I wtedy on po pierwszej 60 inaczej wygląda, po drugiej inaczej, po trzeciej inaczej i tak dalej. Tutaj macie rangę, jaką macie. Najgorszą rangą jest ranga 30, o czym mówiłem już w zeszłym odcinku. Najlepszą ranga 0. My gramy do 0, czyli do najlepszej rangi, tak jak mówi ten poradnik, od 0 do 0. A tu jest jedynka, bo to jest poziom podróży, o której dzisiaj opowiem, ale to za chwilę. Także poziom doświadczenia, ranga i poziom podróży. Dobra, klikamy. I tu macie podsumowanie swojego profilu. Najwyższa ranga, jaką macie, to 29 na razie. Łączna liczba kart, jakie macie, 37. Wszystkie wygrane, jeszcze nie graliśmy. Łączna liczba kart i tak dalej. Tutaj macie postęp w podróży. Jak to się zakoloruje, to będzie drugi poziom. Tutaj obecna ranga, obecny poziom. Tu możecie sobie wybrać dowolną kartę czy rewers. Weźmy sobie może ten, albo dajmy Skellige, ponieważ ja najbardziej lubię talię Skellige. Wejdźmy jeszcze raz. Także będzie nam coś tu świecić. Tu macie łączne, ile macie kart danej frakcji. Ile już zebraliście, jak widzicie, to malutko jest tutaj, ponieważ dopiero zaczynamy. I teraz przechodzimy do bibelotów. Tu macie ramki, które możecie sobie tutaj załadować. Oczywiście damy sobie Geralta, albo wiecie co, damy sobie Ciri. Niech będzie Ciri. Tutaj mamy ramki, tu na zeszłym odcinku wywalczyliśmy tę ramkę. To jest bez ramki. No to weźmiemy sobie te, co wywalczyliśmy. Tu macie tytuły, na razie tytuł gracz, tutaj ulubione karty i tak dalej. Tu jest zakładka kontrakty, czyli na przykład widzicie, awatar mozaiki, biedna pierdolona piechota, to odebraliśmy. Skompletuj mozaikę rangi 30 w trybie standardowym i za to była nagroda awatar, biedna pierdolona piechota. Tak samo ukończyliśmy samouczek, dostaliśmy nagrodę. Tu macie wszystkie, na przykład kontrakty. Jednocześnie kontroluj 10 jednostek o 10 w grze sieciowej i wtedy nagroda. Niezła jazda, zdobądź ponad 30 punktów w jednej turze w grze sieciowej i nagroda. Także macie tu różnego rodzaju kontrakty. Możecie taki sobie na przykład zaznaczyć śledź i wtedy zaraz pokażę, gdzie to się pojawia. Na przykład pośledźmy sobie, nie wiem, takie. Tu macie przycisk śledź i możecie później te kontrakty śledzić. Tak samo tu są z podróży kontrakty, z dodatków. Także to, co was interesuje, na przykład wydaj monety w liczbie 100 i już jest nagroda. No to sobie śledzimy i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest jasne. Tu macie wynik rankingowy. Na razie tego nie możemy odblokować, bo odblokowuje się po osiągnięciu 25 rangi. I to wszystko, co macie tutaj. Teraz wejdźmy tu. Księga nagród. To za chwilę wejdziemy do tego przy omawianiu tutaj punktów. Rankingi. To też nas na razie nie interesuje. To są różnego rodzaju rankingi z różnych rejonów świata, Europy, Ameryki i tak dalej. Tu mamy znajomych, bo jak wiecie, możemy mieć znajomych w grze, dodać ich, to możemy z nimi porozmawiać. Tu jest podróż, o której będziemy rozmawiać za jakiś czas, za chwilę. A tu są te zadania, o których mówiłem. Te kontrakty, co sobie tu zaznaczyliśmy, tu mamy śledzone. I są one śledzone i możemy sobie po prostu śledzić, ile jeszcze nam zostało, żeby spełnić dany kontrakt. Dobra. Ja może
Może tak zróbmy. Jeszcze tylko wejdę do kontraktów. Tak. Dobra. Kochani, zaczynamy teraz od prawej strony u góry. Już momencik, tylko się napiję. Przepraszam, zaschło mi w gardle. I teraz tak, tu są punkty nagród, tak zwane klucze, za które się odblokowuje nagrody. Tutaj są pieniądze, jakie mamy, za które możemy kupić beczki z kartami albo inne rzeczy ozdobne, ale zazwyczaj tylko beczki z kartami. Jedna beczka kosztuje 100 zł. To są skrawki kart, dzięki którym robimy karty. Karty kosztują do zrobienia 30 skrawków, 80, 200, a nawet 800. Te legendarki kosztują tyle skrawków. Tu jest pył z meteorytu, za który ulepszamy sobie karty do premium. To jest ulepszenie tylko czysto estetyczne, indywidualne, estetyczne. Czyli chodzi o to, że karty są animowane, jakby ruszają się, gdy je położymy. To jest właśnie, do tego służy ten kruszec. Tu są beczki z kartami. Na razie mamy dwie beczki, ponieważ dzisiaj za same logowanie do gry dostaliśmy nagrodę, że dostaliśmy beczkę. Także są takie dzienne nagrody, jak się dziennie zalogujecie, to dostajecie właśnie różne nagrody. Możecie dostać klucze czy złoto, ale czasem straficie też jakąś kartę albo beczki. Tutaj mamy sklep i wejdziemy sobie teraz do niego. To jest ten miły troll, o którym już mówiłem. Tutaj możesz kupić dostępne w grze przedmioty. Tu macie na przykład różnego rodzaju reklamę. Już dostępne plansza księżyc, ona ileś tam kosztuje zwykłych pieniędzy. Świetna oferta, zimowa paka sklepa i tak dalej. W każdym bądź razie, przede wszystkim można w sklepie kupić beczki z kartami. I to wygląda tak. Najnowszy dodatek to są Wiedźmini. I możecie kupić beczkę Wiedźminów i tu macie za prawdziwe pieniądze, ale też można kupić za złoto w grze. My mamy na razie 200, więc moglibyśmy za 200 dwie beczki sobie kupić, ale nic nie stoi na przeszkodzie dla chętnych, żeby sobie kupić za prawdziwe pieniądze beczki. Tu są beczki Wiedźminów Premium, czyli wszystkie, które się ruszają, są animowane w grze karty, bo te są zwykłe. Potężne beczki. Szybko rozwijaj swoją kolekcję, kupując potężne beczki. Te wyjątkowe beczki zawierają karty dobierane z pełnej puli kart gwinta. Po otwarciu każda beczka da ci 5 losowych kart, w tym 4 co najmniej zwykłe. Piąta karta wybrana spośród 3 propozycji będzie co najmniej rzadka. Potężne beczki premium są droższe, bo ponieważ są animowane. Tu możecie sobie wybrać na przykład beczkę neutralną, że tylko karty neutralne. Tylko kartę Nilfgaardu, Królestw Północy, Potworów, Skellige, Syndykatu, Skojatel. Także macie do wyboru. Ja polecam wam w ogóle na starcie budować jedną talię jednej frakcji. Jeżeli jakaś frakcja do was mówi, powiedzmy jak Skellige do mnie mówi, może do was Skojatel, to wtedy jedziecie tylko w to, zbieracie punkty, odblokowujecie nagrody i wszystko przeznaczacie, całe złoto zdobyte, żeby kompletować jedną talię. Plus karty neutralne, które pasują do każdej talii. I wtedy szybciej levelujecie i osiągacie lepsze wyniki w rankingu. No ale to jest poradnik, w którym wam pokażę wszystkie frakcje, także ja nie będę na początku się skupiał tylko na jednej, a będziemy pokazywać wszystko. Dzisiaj omawiamy cały interfejs. To były beczki. Tu jest ten pył meteorytowy. Słowo, którego nie mogłem dobrze wymienić. Niestety ten pył jest bardzo drogocenny i można go kupić tylko za prawdziwe pieniądze. Albo zdobyć też w księdze nagród, o czym za chwilę będzie, ale niestety ciężko jest uzbierać dużo tego pyłu. Jest to bardzo deficytowy składnik. Tu macie ozdoby,
na przykład możecie sobie kupić planszę Księżyc, w tej chwili jest promocja, kosztuje 18 zł. Zimowa paka sklepa na przykład za pył, za 800 pył możecie taką ramkę sobie kupić, awatara, rewers wilk do kart, zestaw szkoły wilka. Na razie jest, są takie opcje, ale sklep się aktualizuje i zmienia co jakiś czas, dając nowe oferty. Tu macie pakiety, na przykład Wiedźmini, paka posiłkowa, 50 zł, za którą macie po prostu karty Wiedźminów z nowego dodatku i karty, którymi, znaczy się, ta paka powstała z myślą o wykorzystaniu synergii z nową kartą Madokiem i oznaczeniem Wiedźmini dla tych, którzy chcieliby szybciej zacząć grę talią z archetypem Wiedźmin. Także ta talia działa właśnie z różnego rodzaju bombami, petardami, Wesemirem, Geraltem i właściwie jest skojarzona tylko na Wiedźminów. Ja na swoim koncie normalnym Adam Raziel, bo tu macie konto od 0 do 0 Raziel Adam, które założyłem na nowo, ale mam jeszcze konto Adam Raziel i tam właśnie gram tym archetypem, także zapraszam na live, jakby co. Tu macie paka napadu na karawanę na przykład, czyli różnego rodzaju bonusy, które na początku gry dla rozpoczynającego partię się pojawiają. O tym będzie później. Różne zestawy macie, możecie sobie kupić, a nawet jest coś takiego, potężna paka startowa. I 5 beczek z każdego dodatku, czyli łącznie chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czy siedem. Czyli bardzo dużo, około 40 beczek, każda zawiera 5 kart, można sobie skompletować szybko całą talię, no ale kosztuje też swoje. Tu jest zwykła paka startowa, także różnego rodzaju rzeczy tu za prawdziwą gotówkę, ale także za pył czy za złoto zdobywane w grze możecie kupić. A tu jest Wojna Krwi, czyli pamiętamy Wojnę Krwi, czyli ten... Przygody Wiedźmińskie, Wiedźmińskie Opowieści, czyli gra, która jest stworzona na bazie Gwinta, połączona z taką eksploracyjną w rzucie izometrycznym, przygodówką. Bardzo fajna gra, o której na pewno na kanale też się znajdzie coś. I grając w tę grę można odblokować niektóre karty do Gwinta za free. Także tak to wygląda. Tu możemy sobie otworzyć beczki. I wiecie co? Kupmy sobie, bo mamy 200 zł, to dwie beczki możemy kupić. Na razie z dodatku nie będziemy brali. Potężna beczka. I myślę, że pozostaniemy przy tej potężnej beczce i sobie kupimy dwie beczki. Jak mówię, jeżeli chcecie jakąś predefiniowaną talią grać, na przykład zaznaczacie potwory, chcecie potworami, to sobie dwie beczki potworów kupcie. Czy lubicie na przykład Króle z Północy, to sobie zróbcie. Ja w tej chwili dam takie beczki, które nie wiadomo, może z każdej talii coś wylecieć. Także tak bym to powiedział. Także kupmy to sobie, te dwie beczki potężne. Dobra. I teraz sobie otwieramy. Mamy łącznie 4 beczki, tu widzicie, bo dwie już były. Proszę, karta Nilfgaardu. Bardzo dobra karta. Na początek. To zielony wykrzyknik znaczy, że jeszcze tej karty nie mamy. Więc to jest karta pierwsza w naszej talii takiego rodzaju. Tu jest Syndykatu, pierwszy raz widzicie. Ja na razie tych kart wszystkich nie będę omawiał. Każdą frakcją zajmiemy się osobno. I tu jedna z trzech. Oczywiście weźmiemy sobie opancerzony Drakar. To jest bardzo fajna karta. A ja bym chciał zacząć właśnie od Skellige, bo to jest karta Skellige. I ona się wzmacnia o jeden, jeśli jest raniona. Jest taki silniczek u Skellige, że jest karta kapłana, który jakby... rani tę jednostkę, przez co ona się wzmacnia i tak samo karta kapłana też się wzmacnia. O tym będzie, jak będziemy grali Skellige, to będę więcej mówił. Także fajne karty.
bierzemy drugą beczkę. Proszę bardzo, to jest bardzo fajna karta, która ma synergię, zwłaszcza z nowym dodatkiem Wiedźmini, gdzie jeżeli jakaś karta nasza się na dalekim starciu się przemieszcza, to ona daje jej jeden punkt wzmocnienia za każdym razem, gdy się przemieszcza. Jeżeli wróg się przemieszcza na polu bitwy, to w bliskim starciu wtedy zadaje obrażenia wrogowi. To jest kolejna karta z Kelige, też bardzo, bardzo dobra na początek. Za każdym razem, gdy sąsiadująca jednostka odnosi obrażenia, wzmocni tę kartę o jeden. Skellige ma takie mechanizmy, że na przykład jak jakaś karta dostaje obrażenia u Skellige, to druga się wzmacnia i można taki silniczek łatwo zbudować. Tu jest karta z Króle z Północy, która wzrasta, jeżeli no po prostu po turze każdej wzrasta o jeden. Kolejna karta z Syndykatu. Syndykatem na razie się nie zajmujemy, bo jest to talia, która ma swoją specyficzną mechanikę, to na później. I ten fioletowy oznacza, że tu będzie epicka karta. Epicka. I teraz co wybrać? Sangreal to jest karta neutralna. Wzmocni jednostkę o 6 i daje jej tarczę. To jest karta, która działa z harmonią w Skojatel, czyli jest wzmacniana. Wzmocni tę kartę o 1 lub wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę Skojatel o kategorii głównej, będącej unikatem wśród wszystkich twoich jednostek. Także ona się buffuje i to jest bardzo silna karta, ale tak samo dobrą kartą jest dla Nilfgaardu właśnie ta, która ma asymilację, która wzrasta wtedy, kiedy wzmocni tę jednostkę o 1 lub wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrasz kartę, która nie była w twojej talii początkowej. Też bardzo potężna karta, ale ja wezmę sobie Skojatel tutaj. Percival Schottenbach. Otwieramy kolejną beczkę. Możecie jednym ruchem też otworzyć, tak? O. I to jest karta potworów, która ma pokrzepienie. W zeszłym odcinku o potworach dużo gadaliśmy, o pokrzepieniu, które wzmacnia kartę, jeżeli położycie inną, większą. Kadweński setnik. Wzmocniamy sojuszniczą jednostkę o 1, 2 ładunki. Truciciel to jest irytująca karta Nilfgaardu, która potrafi zatruć jednostkę przeciwnika. O tym też będziemy omawiać, o truciznach przy okazji Nilfgaardu. A tu mamy Skojatel. Ujawnij losową kartę ze swojej talii, jeśli to karta specjalna. Wzmocnij tę jednostkę o 2. I tu będzie karta rzadka, bo jest niebieski kolor. Zacuszko. I tu znowu Skellige. Bardzo dobra karta na czwartej prowizji, ponieważ ma zasłonę. I to jest karta weterana, a weterani w każdej turze kolejnej wzmacniają swoją siłę, więc dobra karta dla Skellige. To jest wzmocnij jednostkę o 1 za każdego elfa w twojej ręce, to jest Skojatel, no i to jest też fajna karta. Ustaw siłę tej karty, to jest z najnowszego dodatku Wiedźmini. Z kosztem werbunku wierzchniej karty w talii przeciwnika, ale my weźmiemy sobie tu, bo będziemy chcieli Skellige na początku zrobić. Tu mamy Nilfgaardu, tu mamy Skojatel, która się może przemienić w Driadę. Tu mamy kolejną kartę do Syndykatu, także też ten Syndykat nam się ładnie tutaj no, kompletuje. Tu jest Król z Północy, tu będzie rzadka. To jest karta do archetypu tak zwanych żółwików, którzy są bardzo irytujący, jak zresztą wszystkie mechaniki Nilfgaardu. Skojatel i karta z najnowszego dodatku Wiedźmini, akurat do Króla z Północy. Weźmy sobie żółwiki. No i na razie tyle, co mieliśmy tych kart. Możemy już stąd wyjść. Momencik, kochani, tylko się napiję, bo mi zaschło w gardle.
Wygląda na to, że kolejny kontrakt nam się zrobił, nazywa się Niezła Beka, chyba wystarczyło otworzyć jakąś beczkę. I co za to dostaniemy? Punkt nagrody, czyli jeden kluczyk i właśnie o nim teraz będzie mowa. Tu macie klucze i patrzcie, mam 6 kluczy. Jak wejdziecie w ten klucz, to jest księga nagród, także możecie w nią wejść tutaj kluczykiem albo tutaj w lewym dolnym rogu w księdze nagród. O co chodzi? Tu macie frakcję potworów, króle z północy, Nilfgaardu, Skojatel, Skellige. Jeżeli dacie zakładkę niżej, macie dodatki. Była dodatka Krwawa Klątwa, która dodaje nowych dowódców do frakcji. To jest Rok Dzika. Macie Wojnę Krwi, która odblokowuje bohaterów do danych frakcji z Wojny Krwi, z tych wiedźmińskich opowieści. Tu dodatek Żelazna Wola. No i Syndykat. Macie aż 6 tutaj postaci z Syndykatu. Kupcy Ofiru. I trzecia, Rok Szczurołaka, Pan Lusterko, Wiedźmini. Moi drodzy, macie 6 punktów nagród, czyli 6 kluczy i chcielibyście na przykład sobie wejść do potworów. Wchodzimy do potworów. Tutaj możesz wydawać punkty nagród, czyli te klucze, żeby odblokować ornamenty i dodatkowe nagrody. I patrzcie, za 6 punktów tu jest poziom startowy. Możemy sobie to wykupić, to i tak jechać i wszystko wykupić. Oprócz złota, tu macie na przykład 50 złota, 100 złota, czyli jakbyście to odblokowali, to już możecie sobie jedną beczkę kupić w sklepie. Tu macie na przykład nagrody, które wzrastają, jeżeli więcej takich odblokujecie. Tutaj są beczki w skrzyniach za 5 punktów nagród i tak dalej. I powiedzmy, że chcecie sobie, nie wiem, leszego takiego skórkę odblokować, wtedy będziecie mogli takim dowódcom w potworach grać, no to jedziecie do tego leszego. My sobie na razie te złoto weźmiemy, proszę, już 50 złota, tutaj złoto, już 100 złota, proszę, 200 i mamy 300 złota aż już odblokowane, czyli możemy sobie kupić 3 beczki z kartami, bo wiadomo, że beczki kosztują 100 zł, jak już mówiłem. Ale tu jak dojedziecie do tego, możecie sobie skórkę leszego, czy skórkę zło, czy skórkę taką, czy dojechać do tej beczki, znaczy do tej skrzyni i sobie odblokować 2 beczki potworów i tak dalej. Tego jest masa. Macie na przykład Królestwa Północy, chcecie sobie odblokować innego dowódcę, na przykład tą. To jedziecie akurat do tej. Tu macie na przykład król, pył meteorytowy. To możecie sobie odblokować. Tu skrawki kart możecie sobie odblokować. Także skórki, awatary, ramki, beczki, pył meteorytowy, resztki kart. Tu nawet beczka sama za 2 klucze. Także to, co was interesuje, chcecie iść w potwory, idźcie, odblokujcie se leszego. Jak odblokujecie skórkę leszego na przykład, dojdziecie tutaj, to odblokuje się drzewko kolejne z nagrodami leszego tutaj, się podświetli. Oprócz tego tutaj macie Wesemira, który jest dostępny od poziomu 10 dopiero i też ma swoje drzewko. Tu macie Skojatel, Skellige. Chcecie odblokować... powiedzmy skórkę wojownika, no to tutaj jedziecie tą drogą. Także jest tego masa, jest tego pełno, możecie jechać oczywiście tutaj, chcecie syndykat sobie, to macie, proszę bardzo. Także tu są drzewka dowódców, a tutaj samej frakcji jakby. Także widzicie, tego jest masa. To, co was interesuje, to dajecie. I moja rada dla was, początkujących graczy w Gwinta, to wydawajcie tak, żeby tu zawsze było zero. Jeżeli dostajecie jakiś klucz, od razu go dajecie w księdze nagród. Brakuje wam złota do beczki, to
odsłaniacie sobie złoto, nie? Powiedzmy tu, jeden punkt złota i już macie złoto. Brakuje wam jakichś skrawków kart? Bierzecie skrawki kart. Brakuje wam pyłu? Bierzecie pył. Chcecie beczki, ramki, skórki? Także działajcie, cały czas działajcie. Jeszcze raz powtarzam. Do księgi nagród wchodzicie tutaj, naciskając ten kluczyk, albo tutaj księgę nagród. I dostaliśmy znowu, na początku będą te kontrakty co chwilę odblokowywane, ponieważ cokolwiek zrobicie to w grze, to gra was nagrodzi. I tu mamy, odbierz nagrodę za kontrakt, nagroda za wysiłek. 9 aż kluczy dostaliśmy, kochani, ale nas rozpieszczają tutaj. Naprawdę. To wejdźmy sobie, w co byśmy poszli, w tę Skellige, nie? Bo chciałbym zrobić w pierwszej kolejności tę Skellige. Zróbmy tak. Tu by było złoto. A dajmy to złoto. Dajmy. Może beczkę se weźmiemy. Proszę bardzo. Kolejną beczkę. I tak se pojedziemy. Także zobaczcie. Zyskaliśmy dwie beczki i mamy 600 złota. Czyli możemy kupić 6 beczek. Także warto wypełniać kontrakty. I zobaczcie, odbierzcie nagrody za kontrakt oznaczenia tuszem. Znowu odblokowaliśmy jakiś kontrakt. Wydaj 10 punktów nagród. I dostaliśmy jeden kluczyk. Proszę bardzo. I już możemy go znowu do Skellige dać, powiedzmy. Oczywiście przeznaczacie na to, co chcecie, ale tu sobie odblokujemy i mam już 650 zł. Czyli na 6 beczek plus 2 mamy beczki, to jest 808 beczek. I na przykład interesuje was Skellige, to wchodzicie do sklepu, kupujecie po prostu 6 beczek w Skellige. Oczywiście tak zrobimy. Najtańsze beczki! Czyli wchodzimy do beczek. I powiedzmy, chcemy Skellige. Na początku powinniśmy wszystko, ale te kontrakty będą u nas rozpieszczać, taką mam nadzieję. A na start sobie zagramy Skellige, także warto mieć. I mamy już 8 beczek, ja ich nie będę teraz otwierał. Jak będziemy grać w Skellige na następnym odcinku, to sobie pootwieramy wszystkie beczki. Teraz przechodzimy do omawiania naszego głównego dania. Czyli tutaj gry, draftu i oczywiście podróży i tworzenie talii. Także najważniejsze zostawiliśmy na koniec. Gra! Przede wszystkim to jest podstawowa gra w Gwinta, czyli gra rankingowa. Graj przeciwko równym sobie, podnieś swoją rangę i zdobywaj nagrody. Macie tutaj na razie poziom 29, tak jak mówiłem tu. Jeżeli wygracie 5 razy, zdobywacie poziom 28. Raz już wygraliśmy, więc 4 razy nam zostało. Tu macie opcję próba traf, która jest dostępna od 10 poziomu i to są alternatywne zasady, zupełnie co troszeczkę innego niż główna rozgrywka, więc na razie się tym nie będziemy zajmować, ponieważ tu już trzeba znać troszeczkę kart, żeby w tym się mierzyć. Poza tym to nie jest gra rankingowa, a na tym byśmy chcieli się głównie skupić. Tu macie trening, czyli możecie przetestować jakieś karty z botem. Najważniejsza gra w Gwincie to jest właśnie ten tryb klasyczny, w którym się mierzymy z innymi przeciwnikami z podobnym do nas poziomem, czyli z 29-30 będzie nas gra łączyła, albo z 28. No i będziemy mogli się zmierzyć. Tutaj macie wybór monety w grze. To są rzeczy wszystko kosmetyczne, na przykład te są z dodatku, różnego fajne rzeczy, które można sobie kupić, odblokować w podróży. My na razie mamy tylko taki standardowy, taką standardową monetę. Tutaj macie, możecie zmienić planszę, czyli na razie mamy takie dostępne, o. Właściwie mamy tą tylko dostępną dla potworów, bo każda frakcja ma inną planszę.
Ale na przykład moglibyśmy sobie odblokować w księdze nagród tę, wtedy byśmy mogli sobie zamienić. Albo kupić na przykład za 18 zł tę. Nowe palki, na, nowe pole walki na nowy rok księżycowy. Nigdy nie zapomnisz tych obchodów. I twój rywal też nie. Czyli jak ktoś ma ochotę, może sobie kupić. Tutaj wybieracie frakcję, którą chcecie mierzyć się z przeciwnikiem. Na przykład chcecie zagrać z Skellige, albo Nilfgaardem, albo Królestw Północy, albo Skojatel. My sobie zaznaczamy potwory. Tu macie dowódcę, którym możecie grać. Na razie mamy dostępnego tutaj Eredina, który ma różne skórki, które można odblokować w księdze nagród. To jest w podróży nasz Alzur, którego można odblokować. Go można tak ulepszać, modyfikować na przykład różne stroje. Zobaczcie, jak on wygląda. To wszystko można sobie odblokować w podróży. O podróży zaraz będzie. Na przykład można odblokować skórkę Leszego. Nasz, taki będzie nasz dowódca. Czy na przykład królową krabopająków, albo ukrytego Detlafa. No jest tego masa, masa, kochani. Tu macie rewers. Na razie dostępne mamy dwa. To jest domyślny potworów. Możemy go sobie zmienić na taki, który zdobyliśmy, gdy graliśmy w samouczek. Ale można odblokować w księdze nagród. Taki, to w podróży, proszę bardzo, takie rewersy. Czy kupić, odblokować w księdze nagród coś takiego, albo takiego. Także jest tego naprawdę dużo, tych rzeczy kosmetycznych. Cały czas stopniowo wychodzą nowe, sprawdzajcie oferty sklepu, czasami sprawdzajcie w księdze nagród, można sobie taki wydropić fajny jakiś rewers czy skórkę. Tu jest opcja draftuj. To na razie jest opcja w wczesnym dostępie, to jest jakby... W to nie grajcie na samym początku, ponieważ tu trzeba już znać wszystkie karty z wszystkich talii, żeby wiedzieć, jakie dropić, jakie draftować, bo tu z różnych talii będziecie składać jedną talię i jednorazowo grać za nagrody. Ale ja bym tego nie polecał na start, ponieważ tu już trzeba znać bardzo dobrze wszystkie karty. No i poza tym to nie jest rozgrywka właśnie rankingowa jak to, czyli to nie jest klasyczny gwint, tylko taki, no taka urozmaicona zawartość, dodatek do gwinta, powiedzmy. No i podróż, moi drodzy, macie podróż zarówno standardową, jak i na dole premium. Premium możecie odblokować za prawdziwe pieniądze. Na przykład natychmiast bloguj legendarną skórkę, czyli będziecie mieli takiego Alzura za 33 zł. No i odblokujecie premium. O co chodzi? A więc o to, że za każdym razem, jak tutaj wypełnicie punkty, 24 punkty, które się zdobywa, jak zwyciężacie, to wtedy odblokuje się drugi etap, trzeci, czwarty, piąty, szósty i za każdy są inne nagrody. Zauważcie, że za standard są tylko nagrody, punkty nagród, czyli te klucze, a na dole macie różnego rodzaju dodatki, na przykład na drugim poziomie macie potężną beczkę premium, tu macie jakiś katalizator mocy, taką ramkę i tak dalej. Moim zdaniem warto odblokować sobie premium, ale zostało tylko 9 dni, więc tu jest 100 rzeczy do odkrycia. Zobaczcie, tu są karty, rewersy. Proszę, karty za 800 nawet. Ramki. No tego jest masa. Zostało tylko 9 dni, więc dużo nie zdążycie odblokować. Ale można na przykład zrobić szybkie odblokowanie i odblokować wszystko naraz, ale to też kosztuje. Także to jest podróż. Tu macie podróż opowieść, na przykład możecie sobie poczytać dla klimatu o różnych rzeczach. Także ja osobiście na swoim koncie odblokowuję premium. Tutaj z racji, że gramy bez żadnych mikrotransakcji, to nie będę za pieniądze odblokowywał żadnych rzeczy. Także pojedziemy na standardzie. Ale zachęcam do odblokowania premium, bo można se szybko wszystko skompletować, a 30 zł to nie jest dużo, ale niech to każdy przemyśli.
Teraz, kochani, dochodzimy do tworzenia talii. To twoja kolekcja. Możesz tu tworzyć karty lub upiększać je przez transmutację, czyli ten pył meteorytowy można stwarzać, żeby karta się animowała, czyli ruszała. Możesz tu również otwierać swoje talie i tworzyć nowe. Ja generalnie na swoim koncie mam około 30 talii. Tu mamy same startowe każdej frakcji. Co tu jest ważnego? Na przykład macie tutaj sortowanie. Karty wszystkie. Karty neutralne. Karty same potwory. Sam Nilfgaard. Same Królestwa Północy. Sam Skojatel. Same Skellige. Sam Syndykat. I tu wszystkie. Koszt tworzenia. Możecie posortować według, że kosztuje 30, 80, 200 i 800 legendarki. Rodzaj karty. Są cztery rodzaje kart, czyli tak, zwykła jednostka, która ma tu punkty i prowizje, punkty prowizji, o których za chwilę powiem, a tu są punkty, jakie ma. Tu jest specjalna karta wysyłana po użyciu na cmentarz, czyli na przykład ma taki znaczek. Tutaj są artefakty, proszę bardzo, tu ma taki znaczek. I manewr bojowy, czyli to są karty z dodatkiem kupce Ofiru, jakie doszły dzięki temu dodatkowi. I zamiast tej karty, czyli tego wspomagacza, który jest na początku walki, gdy rozpoczynacie, o którym mówiłem w zeszłych odcinkach, jeżeli nie oglądaliście, to nadróbcie. Ta wzmacnia jednostkę o 5. Ale możecie sobie taki manewr wydropić, że zamiast tego bonusu dodatku za 5 możesz podejrzeć wierzchnie karty w talii w liczbie 3 i dobrać jedną. Albo możecie sobie na przykład zatruć taką, która zatruwa losową jednostkę. To są manewry bojowe, czyli manewry bojowe zastępujące tę podstawową tutaj. Każda frakcja ma swój manewr bojowy. Ja osobiście używam tego manewru, który oprócz tego, że wymieniacie karty na początku 3, to możecie jeszcze później dzięki temu manewrowi podejrzeć kolejne 3, więc fajnie można skompletować dobry deck. Ale też nic nie przeszkadza, żeby na przykład zatruć jakąś jednostkę albo stworzyć sobie Dżina za 5. Jest taki manewr. Albo na przykład zablokować jednostkę, to Nilfgaard ma taki manewr, albo dodać sobie 4 monety w syndykacie, ale to syndykat będzie później, bo on się opiera właśnie na monetach, to będzie później. Także 4 rodzaje kart: manewry, artefakty, karty specjalne i jednostki. Tu macie sortowanie według posiadania, czyli wasze posiadane karty, wszystkie jakie macie, zobaczcie. Tu są zaznaczone jednostki, więc damy wszystkie nasze posiadane. W tej chwili posiadamy takie karty. Widzicie, to jest karta premium, nie? Bo się rusza. Tu mamy 2, które możemy zniszczyć, bo pamiętajcie, że danej karty można mieć w talii tylko 2. Wszystkie nadmiarowe można zniszczyć. Skoro mamy 2 premium, więc te 2 zniszczymy. Tu 2 można zniszczyć, bo mamy 2 archespory premium. Także poniszczymy, za to będą tutaj skrawki kart i będziemy mogli sobie tworzyć nowe karty. To są na razie nasze wszystkie. A to są wszystkie nieposiadane, także zobaczcie, ile ich jest. To jest masa rzeczy. Najem posiadane. Karty premium. Możecie zaznaczyć tylko premium. To są wszystkie, na jakie mamy premium. Także mamy tylko 2, 3, 4, 5 kart. Tu są karty zwykłe, jakie mamy. Tutaj to najlepiej zaznaczyć tą opcję. Wyświetlaj tylko karty premium, jeżeli są dostępne. Jeśli nie ma egzemplarza premium, wyświetlaj zwykłe. To tutaj macie wszystkie swoje karty. Wszystkie swoje karty, jakie macie na razie w taliach wszystkich swoich początkowych danych frakcji.
No i tu według koloru można jeszcze posortować i na końcu jeszcze takie ważne sortowanie według dodatków, czyli to jest zestaw startowy, to zestaw podstawowy, to wojna krwi, czyli jeżeli byśmy mieli jakieś karty z wojny krwi z tych wiedźmińskich opowieści z tej gry, to tu by się pokazały teraz. Tu z krwawej klątwy z dodatku Nowigrad, z żelaznej woli, z kupców Ofiru, z pana Lusterko i z ostatniego Wiedźmini, ale nie mamy jeszcze Wiedźminów żadnych kart. I teraz jeszcze wam szybko pokażę, bo na następnym odcinku będziemy już tworzyć, modyfikować talię. Najpierw sobie na następnym odcinku otworzymy 8 beczek, później skompletujemy sobie talie wszystkie, ale pokażę wam jeszcze na tych potworach, jak tworzyć talię. Tutaj możesz dodać posiadane karty do swojej talii, a także stworzyć nowe. Przede wszystkim sortowanie. Wszystkie posiadane, wszystkie i tutaj wszystkie. Proszę bardzo, w potworach mamy do dyspozycji te oto karty. Jeżeli są takie zielone, to one są wyposażone. Teraz tak, macie tu trzy wartości. 25 to jest minimalna liczba kart w talii, którą możecie stworzyć. Najmniej może być 25 kart. Minimalna jednostek w talii wynosi 13, czyli 13 jednostek musicie mieć minimum. O co chodzi? Jednostka to są te karty 3, 4, 6. To nie jest jednostka, bo to jest, widzicie, grom. To jest artefakt. Artefakty się nie wliczają. Chodzi o jednostki. Minimalną liczbę jednostek musicie mieć w talii 13, a reszta to mogą być karty specjalne czy artefakty. No i tutaj jest... Twoja talia nie może przekroczyć 165 punktów werbunku. To jest bardzo ważne. Na razie mamy do przodu 22. Moglibyśmy jeszcze sobie teraz coś dobrać, ale warto mieć 25 kart. Nie przekraczajcie tej granicy. Jeżeli ustawicie sobie więcej kart, czyli nie wiem, 26, 27, to będzie gorzej, będą gorzej, trudniej wam wypadały dobre karty losowo, gdy będziecie grać. Także zapamiętajcie, że tutaj 25 powinno być. Tutaj najmniej jednostek 13. A tutaj nie możecie przekroczyć 165 punktów z tym dowódcą tutaj, o czym zaraz powiem. Chodzi o to, że 22 punkty wam jeszcze zostały. Prowizji, czyli moglibyście... Na przykład 25 jeszcze tutaj tej wartości zmieścić. Czyli 3 karty po 10, powiedzmy, jeszcze mogłyby tu być. Jak się tworzy kartę, talię, to pierw trzeba wybrać umiejętność dowódcy. Tutaj jest dowódca przyznany Skorupa, którą graliśmy w zeszłym odcinku. Można ją zmienić. I patrzcie, potwory mają takie umiejętności dowódcy. Skorupa, czyli rozkaz, wzmocni sojuszniczą jednostkę o 3 i daje jej zasłonę. 3 ładunki. Tu są porady, jakie karty pasują do tego dowódcy. Tu mamy moc natury, czyli stwórz i zagraj ducha lasu. Po prostu tworzycie kartę za 9 i tu są porady, jakie karty zabrać w talii. Tu na przykład białe zimno. Przenieś wrogą jednostkę do drugiego rzędu i stwórz w tym rzędzie mróz na czas 2 tur. 2 ładunki. I tu porady, tu głównie będzie dziki gon, karty z dzikiego gonu. I tak samo tutaj z rojem krabopająków, owoce Izgrid. Zawsze czytajcie se porady, woń krwi, czyli z dodatku krwawa klątwa, czyli Detlafa i wszystkich wampirów. O tym wszystkim będziemy mówić. My sobie może weźmiemy... Jeszcze zależy, jak będziemy budować talię potworów, ale ja na razie bym wziął tą moc natury po prostu. Czyli ducha lasu za 9.
czemu nie? Jakoś bardziej przemawia niż skorupa, bo nie mam jakichś kart specjalnie, które bym chciał chronić. Białe zimno, nie tworzę deku na razie z dzikiego gonu, nie gram insektoidami. No i jeszcze niepohamowany głód by był, no ale powiedzmy tą moc natury. Co tu jeszcze warto w talii podstawowej wymienić? Warto by było dać tego na pokrzepienie. Powiedzmy za jednego archespora. No dajmy za archespora jedną. Czy ten niedźwiedź nie jest jakoś specjalnie grany? Ta karta może, bo to jest neutralna karta. Można, warto by było tutaj ją dać, powiedzmy, no nie wiem, damy ją, a wyrzucimy tutaj nawigatora gonu jednego. No i tak bym widział talię podstawową z tego, co możemy na razie zrobić w potworach. Oczywiście, kochani, to jest na razie słaba talia, nie oszukujmy się, bo to jest początek gry. Jak będziemy później zaczynać, to zobaczcie, nieposiadane, zaznaczmy potwory. Zobaczcie, jakie tu są karty. I na przykład ta kosztuje 12 prowizji, czyli tu by zjadło 12. A my mamy 19 jeszcze niewykorzystane, więc to jest silna karta. To jest bardzo silna karta. No tu są same silne karty. To jest must have. To w ogóle na to zbieramy w pierwszej kolejności. Ale rekomendowane karty, jak ulepszać talię podstawową, taki odcinek będzie. W tym odcinku chciałem wam zaprezentować przede wszystkim interfejs całej gry, czyli po kolei, co tu wszystko, na co zwracać uwagę, co gdzie odblokować, co gdzie jest zawarte. Pokazać wam też opcje różnych gier. Czyli pamiętajcie, że to jest podstawowa i ja was namawiam do tego, żebyście grali, dopóki nie opanujecie wszystkich kart, bo nawet jeżeli jakaś talia do was nie przemawia, na przykład nie będziecie chcieli grać Skojatel, to musicie znać te mechaniki Skojatel, żeby wiedzieć, znać wroga, co on w danej karty, co w danej chwili zagra. Także czytajcie, co jest napisane, jak wróg rzuca każdą kartę, macie minutę do wydania ruchu, czytajcie opisy kart wroga i swoich, zwracajcie uwagę na statusy i tak dalej. I grajcie, dużo grajcie. Na przykład ja się uczyłem tak, że grałem tylko w trybie klasycznym i gram w nim tylko do dzisiaj. I na przykład gram z przeciwnikiem i on na przykład wyskakuje z jakąś kartą, która robi magiczne rzeczy na polu bitwy. Ja mówię, co to za karta? Nie, no to jest naprawdę świetna karta. Muszę ją mieć. Jak ona wygląda? Jak można ją synergię nawiązać z innymi kartami. I tak się uczymy i gramy w Gwinta właśnie. Podróż rozważcie, draftu nie róbcie, dopóki nie poznacie wszystkich talii i wszystkich kart. Także gramy tylko w trybie klasycznym. Podróż rozważcie, naprawdę 3 dychy wydać i tu macie tyle bonusów. Oczywiście ta podróż się kończy za 8 dni, więc wszystkiego nie zdążycie wydropić, ale co parę miesięcy pojawia się nowa podróż. Warto se takie premium za 3 dychy odblokować. Jest dużo pomocy na start, dużo fajnych rzeczy, nie tylko ramki, nie tylko skórki, ale i beczki, punkty nagród. Także bardzo fajna sprawa. No i co, moi drodzy, to było moje zadanie na dzisiaj, żeby wam przybliżyć ten cały interfejs i podstawy, które musicie znać, jak zaczynacie przygodę z Gwintem. A w następnym odcinku będziemy już ulepszać i tworzyć jedną talię, myślę, że Skellige, i pojawią się pierwsze gry ze Skellige z podstawową talią. Bo na razie to są podstawowe talie, do kart, do talii wyższych jeszcze dojdziemy. Także dziękuję za uwagę i zapraszam z tego miejsca na następny odcinek. Trzymajcie się, hej! I na koniec już tradycyjnie chciałbym podziękować tym, którzy zostawiają tu trochę złociszy na gry. Dziękuję serdecznie za wspieranie kanału Rockwe i Bartosz Ochaby.